Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Agnieszka. Będziemy dzisiaj się uczyć angielskiego. Z racji tego, że ostatnio mam trochę ograniczone warunki nagrywania, to dzisiaj będziemy nagrywać w takiej to właśnie scenerii, a będziemy się uczyć angielskiego za pomocą serialów. Jeden z moich ulubionych seriali to Seks w Wielkim Mieście i właśnie na podstawie jego będziemy omawiać pewne słówka. No ale dobra, kończę już swoją przemowę i przechodzimy do konkretów. Zapraszam! Tak jak widzieliśmy w scence, keep the change oznacza reszty nie trzeba, zachowaj sobie resztę. W ogóle słówko change w odniesieniu do pieniędzy, czyli używane tu jako rzeczownik, oznacza resztę, to po pierwsze, ale też oznacza takie drobne. Na przykład mówię do ciebie, że zawsze noszę w kieszeni drobne, tak na wszelki wypadek. I always carry small change in my pocket, just in case. Czyli small change to są drobne. Mogę też powiedzieć, że ona wydała mi 5 dolarów w drobnych. She gave me $5 in change. In change to będzie w drobnych w tym kontekście. I jeszcze jedno wyrażenie. Czy możesz mi rozmienić 20 dolarów? Do you have change for a $20 bill? Czyli do you have change for, i tu podajemy konkretną kwotę, z której chcemy, żeby ktoś nam rozmienić, oznacza, czy masz rozmienić. Scena numer 2. Giełda papierów wartościowych to albo stock exchange, albo stock market. I jeden przykład. Krach na giełdzie papierów wartościowych w 1929 w Ameryce doprowadził do wielkiej depresji, do wielkiego kryzysu gospodarczego. The stock exchange crash in 1929 in America resulted in the Great Depression. W scence było też użyte takie sformułowanie to go public. To go public oznacza, jest to w ogóle idiom i oznacza wejść na giełdę. Na przykład mogę powiedzieć, że ta firma weszła na giełdę rok temu. This company went public 1 year ago. Scena numer 3. It's so exciting, it almost made me want to invest in something. I love the stock market. A room full of screaming, sweating men all trying to get it up. I don't invest anymore. It's too volatile. Mamy słówko volatile. Taka wymowa obowiązuje w brytyjskim. A jeszcze sobie przypomnijmy, jak Miranda wypowiedziała to słówko. It's too volatile. It's too volatile. It's too volatile. No właśnie, po amerykańsku to słówko wymawia się volatile. Czyli po brytyjsku volatile, po amerykańsku volatile. Ale co ono oznacza? Oznacza ono zmienne, też niestabilne. Miranda mówiła, że ona nie inwestuje, no bo ta giełda jest taka dla niej niepewna. Możemy to też użyć w kontekście czyjegoś charakteru. Na przykład ona jest taka zmienna i raczej nie można na niej polegać, więc ciężko się z nią żyje. She is so volatile and unreliable, and it's very difficult to live with her. Reasumując, volatile oznacza niestabilny w kontekście jakiejś tam konkretnej sytuacji albo zmienny w kontekście charakteru człowieka. Scena numer 4. I live here, see? Here are my keys. Chip Kilkenny. I just moved in. Samantha Jones. 3F. I'm 4F. You're right under me. Oh, that sounds promising. To jest takie dość proste. Było tam użyte takie sformułowanie that sounds promising, czyli to brzmi obiecująco. Promising w takim kontekście to właśnie obiecujący. Można też powiedzieć, że to wygląda obiecująco. Wtedy bym powiedziała that looks promising. I przykład. To jest świetna restauracja, ale nie wygląda obiecująco z zewnątrz. This is a great restaurant, but it doesn't look promising from the outside. Przeciwieństwem w ogóle słówka promising, które oznacza obiecujące, obiecująco, jest unpromising. Czyli mogłabym to samo powiedzieć, że ta restauracja wygląda nieobiecująco z zewnątrz. This restaurant looks unpromising from the outside. Może jeszcze jeden przykład. To danie przygotowane przez moją teściową wygląda nieobiecująco. This dish made by my mother-in-law
looks unpromising. I won't eat it. No nie zjem go. Scena numer 5. I think a girl needs to get a date. Is another date. Your stock is up. And did you say yes? No, I already have a date. Which is why you should say yes to the other one. I think you're putting a lot of pressure on this burger date. Honey, Charlotte's right. You need to do something to take the edge off. Było tam użyte takie sformułowanie to put pressure on something albo on somebody. To put pressure on somebody, naciskać na kogoś, a to put pressure on something, naciskać na coś. Ona naciska na niego, aby się oświadczył. She's putting pressure on him to get proposed. Scena numer 6. Carrie, how many new outfits have you bought for this movie? Be honest. None. 6. All returnable. Returnable oznacza podlegające zwrotowi albo zwrotne. Najczęściej products are returnable. Money is returnable. Mogę do ciebie powiedzieć, że ta zaliczka to jest zwrotna. This deposit is returnable. Scena numer 6. That day I got to thinking about the stock market and dating. Are they really that different? If you have a bad stock, you can lose your shirt. If you have a bad date, you can lose your will to live. To jest takie fajne wyrażenie, dlatego że dużo ludzi nie wie, że will oznacza także rzeczownik. To nie jest tylko określenie używane w czasie przyszłym. Will jako rzeczownik oznacza wolę. Tak, w tym wypadku, w tej scence była użyta wola do życia, czyli will to live. Przykład taki trochę pesymistyczny. Po 6 miesiącach spędzonych w szpitalu, ona powoli zaczynała tracić wolę życia. After 6 months spent in hospital, she began to lose the will to live. Mamy też coś takiego jak wolną wolę, czyli free will. I mówię do ciebie, w porównaniu ze zwierzętami, ludzie mają wolną wolę. In comparison with animals, humans have free will. Scena numer 7. That look. I can't ever, never see that look again. Will you please calm down? I think you're overreacting to that thing that never happened. If you think I'm overreacting here, you should be inside my head. Overreact oznacza przesadnie reagować, też panikować. I przykład. Słuchaj mnie i nie panikuj. Zostałem dzisiaj zwolniony, ale sobie poradzimy. Listen to me and don't overreact. I was fired today, but we will handle this situation. Scena numer 8. Can you go now? That's so weird. I'm right in that neighborhood. Really? Must be fate. I'll be right there. Okay, bye. Słowo fate oznacza przeznaczenie, tak jak było użyte w tej scence, ale także los. Po raz drugi spotkałam go przypadkowo w Kairze. Poczułam, że to musi być przeznaczenie. I met him by chance in Cairo and I felt it must be fate. Kolejne znaczenie, tak jak już wspomniałam, słówka fate to także los. Często na filmach słyszymy, że jego los jest teraz w rękach ławy przysięgłej. Czyli his fate is in the hands of the jury now. To wszystkie scenki na dzisiaj. Teraz zrobimy krótką powtórkę. Keep the change, resztę nie trzeba, zatrzymaj resztę. Do you have change for a $20 bill? Czy masz rozmienić $20? To go public, wejść na giełdę. Stock exchange albo stock market, giełda papierów wartościowych. Volatile albo wymawiane volatile, po amerykańsku niestabilny, zmienny. That sounds promising, brzmi zachęcająco, brzmi obiecująco. That looks promising. To wygląda zachęcająco, obiecująco. To put pressure on somebody albo on something, naciskać na kogoś, na coś. Will to live, wola życia. Free will, wolna wola. Overreact, przesadnie reagować, panikować. Fate, przeznaczenie, los. To już koniec. Mam nadzieję, że taka wersja też Wam się podobała. Jeśli nie, napiszcie w komentarzach, jeśli tak, też napiszcie, żeby może ją kontynuować. Mimo wszystko wierzę, że Wam się podobało i że nauczyliście się przydatnych słówek. Dzięki raz jeszcze, widzimy się wkrótce, cześć! W ogóle tak chciałam jeszcze zaznaczyć, że jeśli chciałbyś obejrzeć cały odcinek, to całość materiału, który dzisiaj będzie omawiany, pochodzi z sezonu 6, epizodu 1.